Dziki, które, no niestety, ale prawdziwe, robią nam spore straty. Ciekawe, czy tu podjedzie teraz, na tym piachu. Będzie ciężko. Jedziemy po siewniku, po ścieżce technologicznej, więc trochę ubite jest bardziej. Myślę, że pojedziemy. Się wgramolić, wyłączamy żółwia, tak zwanego juwia. Tu mam brudniejsze rękawice, pokropuję deszczyk, ale niech pada, mogłoby wytrzymać z 2 godziny, brat by zakończył się w grochu, tam zostanie jeszcze takie 3 hektary na zazielenienie zasiać, ale to się nie śpieszy. Pek. I idziemy kiprować. Trochę wam powiem na tej przyczepie jest.
z 6 ton było. Dlatego siadła, opony tirowskie, ale czy byśmy mieli tam opony, przykładowo, nie wiem, zwykłe balony, też by nie poszedł. Dlaczego? A dlatego, że, drodzy widzowie, masło, drena, jak widzieliście, i kiprujemy, kipration. Dobra. Jedyneczka. I opuszczamy. Pyk. O, fartuchy zdjęte i od razu wszystko fajnie spada. Tak to się zatrzymywało, więc przyczepa gotowa do obornika. No jeżeli się ogarniemy, teraz mamy święta, dokładnie za kilka dni, niedzielę Wielkanoc, w poniedziałek, lany poniedziałek, także co wam mogę więcej powiedzieć, to, że po świętach planujemy wystartować z drugimi dawkami, jeżeli chodzi o drugimi, trzecimi, no druga dawka u nas, bo w pierwszej dawce wszystko z RSM-em dostało 105 kg czystego składnika, więc nigdzie się nie palimy, bo jak nie daj Bóg, przyjdzie taka pogoda jak w tamtym roku, albo dwa lata temu, że przestanie padać i będzie wypalało nam po świętach, no to tak jak naprzężyto, 105 kg plus około 20 w ziemi dostępnego jest przez te lata suszy niewykorzystanego azotu, to na ten plon 5 ton mamy aż nawet za dużo, wam powiem, tam chyba 20, dokładnie jest 7 na tonę ziarna do wyprodukowania, a w glebie wiem, że na pewno jest dużo więcej niewykorzystanego, więc nie będę się pieklił. Zboża są ładnie zazielenione, można powiedzieć wręcz, że takie przysłowie się mówi, czarne, dowalone azotu. Także opuszczamy i spadamy. Ale aktualnie pogoda od 3 lat jest wyśmienita. Przedwczoraj, wczoraj mieliśmy piękną, słoneczną pogodę. Zrobiliśmy rzepaki. Miejscami lżej, miejscami wyszło, że te jedynka praktycznie. Ale to już w kolejnych odcinkach i po świętach. Za jakiś okres 10 dni będzie taka typowa, mocna już substancja, nie wiem, typu Toprex. Także lecimy na kawę i do usłyszenia gdzieś później. Sprzęgiełko pociągnąć. No więc witam w kolejnym ujęciu z odcinka. Mamy paliki, trochę szmatek smroda, trochę puszek do przykrycia na paliki i będziemy smrodzić w koło pole, gdzie został wysiany groch, aby ograniczyć te straty, jak żeby były jak najmniejsze. Na pewno w 100% nam to nie ochroni, no bo ta zwierzyna jak jest głodna, to ona się nawet nie boi niczego. I teraz tak, co wam powiem, to wam powiem. Czemu nie grodzimy? Ponieważ nie ma czasu, duży koszt. No i też te ogrodzenia, te pastuchy często są zrywane i nie przynoszą zamierzonego efektu. Top! Top, top, top. Nie wiem, czy one nie będą za wysokie. Zobaczymy, co to wypali.
dobre jest. Zobaczysz. Doktor? Szoktor? Kurde, odkryć się. Kurwa, jak to jebie. Człowieku. Ale ja pierdolę, jakby ktoś się nie mył 20 dni. Ja pierdolę, dobra. No kurwa, czuję, jak jebie to dalej. Ja pierdolę. No, do wyrzucenia rękawice na pewno. Jakbym był dzikiem i takie coś poczuł, to też bym spierdalał. Zimno, no. A konserwę będą widziały dziki, to może wyżerka. Ohoho, wyżerka! Chuj tam daje więcej tego. Ale jebie. Czajno. Ja pierdolę takim żulem. Ale żulem wali.